Jeb, wszystkie ściany mokre. A później kolejne części. Jeb, taki mindfuck. Hejo, ja jestem Jasi, witam was w moim pierwszym vlogu. Dzisiaj sobie porozmawiam na temat książek, ponieważ mam do was pewne pytanie. Jak byłem mały, to zawsze kochałem czytać giganty oraz mangi z Dragon Balla oraz Koziołki Matołki i tego typu sprawy. W ogóle byłem wielkim fanem Koziołka Matołka i nigdy go nie przeczytałem. Mówiłem zawsze, że... Jaka jest twoja ulubiona książka? Ja mówiłem zawsze, że Koziołek Matołek. A tak naprawdę to... Nawet wiedziałem, że Koziołek Mądra Głowa zmierza ciągle do Pacanowa i w sumie dalej go nie przeczytałem. Kiedyś przeczytam Koziołka Matołka. Dobra, no i w pewnym momencie czytam mnóstwo gigantów, Kajko i Kokosz i wszystko, co miała tam biblioteka w mojej podstawówce, różnego rodzaju komiksy, nawet jedna pani powiedziała, bibliotekarka: Ty Jasiek, ty może byś zabrał jakąś ambitniejszą książkę, co? No to wziąłem jakąś jebudublipną książkę, pierwszą z brzegu, bo ładnie wyglądała, miała obrazki i tak dalej. I okazało się w domu, że była tak lipna, że nawet jej nie przeczytałem. I na co mi to było takie ten? I pamiętam, że akurat jak ją oddawałem, to była taka pani, co zawsze sprawdzała, czy dzieci czytają książki. No Jaśku, przeczytałeś tę książkę? Pani, no ja bym jej nie przeczytał. A tak naprawdę jej nie przeczytałem. No dobrze, to powiedz mi, co kaczka zrobiła, gdy zobaczyła dzika na stawie? Tego momentu już nie pamiętam. Jak można tak robić dzieciom? Jak można tak robić dzieciom, że odpytuje się, czy przeczytali książkę? Skoro możesz wypożyczyć książki, no to sobie możesz ją przeczytać albo nie przeczytać, tak? I nie ma tutaj, że będziesz robić później testy, czy przeczytał, czy nie przeczytał i tak dalej. To jest lipne. Nie róbmy tak dzieciom. Mają czytać, bo lubią czytać. A nie, też jakieś, pamiętam, były rankingi w podstawówce, kto najwięcej przeczytał. Zawsze byłem w topce w tych takich konkursach typu, kto najwięcej przeczyta książek. Przecież to jest... Dziecko nie ma, kurde, walczyć, czy... Słuchajcie, chłopaki. Dzisiaj ino przeczytałem dwie książki. Ja pierniczę. Dzieci mają się cieszyć z tego, że czytają książki. Nie róbmy takich konkursów. Ale dobra, ja tam mówię o edukacji. Ale jeżeli chodzi o książki, to oczywiście każdy lubi książki. To znaczy każdy. Jeżeli mówisz, że nie lubisz książki, to tylko dlatego, że nie spotkałeś książki, którą lubisz, a jedyne książki, jakie znasz, to jakieś lektury typu Dziady, część trzecia. Dzięki Adam Mickiewicz, że w 1823 roku musiałeś wydać coś takiego... W 1832 roku musiałeś wydać coś takiego w Paryżu... napisane w Dreźnie. Dzięki ci, Mickiewicz, za to, że przez ciebie teraz muszę to omawiać i każdą scenę pierwszą, więzienną, scena pierwsza. Super. Dzięki ci, Mickiewicz. Za Dziady, część trzecia. Czemu Mickiewicz, nie mogłeś pisać gigantów? Czemu nie mogłeś robić komiksów Dziady, część trzecia? Czemu musiałeś robić nudne lektury, Mickiewicz? Taki talent. Przecież mogłeś robić wszystko, mogłeś Dragon Balla napisać. Dlaczego więc Dziady, część trzecia? Taką książką, którą bardzo lubię, jest Było Minęło. Jest to książka Isamela Beacha. Moja recenzja zresztą jest nawet w linku w opisie. Napisałem recenzję na mojego bloga, który mieścił się pod kierownictwem gryonline.pl. No i książka ta jest autobiografią pewnego dziecka, który żył w kraju Sierra Leone, gdzie wybuchła w pewnym momencie wojna domowa. I tak naprawdę dzieci stawały się żołnierzami, były poddawane narkotykom, żeby lepiej walczyć i tak dalej. Tak w ogóle ja zszedłem z tematu głównego. Ale później po podstawówce zaczęła się u mnie pewna rewolucja. Otóż przeczytałem serię niefortunnych zdarzeń. Już nie pamiętam, kto był jej autorem, ale wszystkie części przeczytałem. Wszystkie. Aż od pierwszej do 13 bodajże, tam było 13. Ale wszystkie części serii niefortunnych zdarzeń przeczytałem i to była rewolucja w moim życiu, bo to była pierwsza książka, która nie była komiksem, a była książką. Tuż po serii niefortunnych zdarzeń pomyślałem sobie, ty, w sumie komiksy to też tak troszeczkę lipa czytać cały czas, nie? No i po komiksach, po serii niefortunnych zdarzeń zacząłem czytać kogo? Harlan Coben w Głębi Lasu.
To była książka, która mi powiedziała: Jay, lubisz kryminały, stary! Harlan Covent w głębi lasu, którą dostałem na urodziny od braci, mimo że na początku przeleżała pół roku, zanim pomyślałem, ty, to może być ciekawe. To później po przeczytaniu tej książki normalnie zakochałem się w kryminałach i gdy moi bracia kupili sobie w prezencie bodajże na Boże Narodzenie książkę Chemia Śmierci Simona Becketta, to zajrzałem do tej książki i po prostu to, co się stało z moim mózgiem po tej książce, to jeb, wszystkie ściany mokre, a później kolejne części, jeb, taki mindfuck. I później jeszcze czwarta część e-booka, a teraz jeszcze, uwaga, wyszła piąta część Simona Becketta. Ja ją niedługo będę czytał, piątą część. No i dobra, po tych wszystkich książkach Simona Becketta pomyślałem sobie, kurde, dalej chce mi się coś czytać, coś muszę przeczytać zarąbistego. I co? I przeczytałem Zemstę! Nawet fajna. To znaczy, z Zemstą akurat było tak, że jeżeli ja w sumie żadnej lektury nie czytałem, jeżeli to moja polonistka ogląda, to kłamałem w poprzedniej części. Czytałem wszystkie! Nie. Tak naprawdę nie czytałem, bo lektury są kijowe w większości. Oprócz tam pojedynczych. Pamiętam, że podobała mi się, nie wiem czy to lektura, ale Ten obcy, Chłopak czy dziewczyna, czyli Afera na 100 ileś fajerek. Pamiętam, że przeczytałem to na konkurs, tą książkę, i nie poszedłem na konkurs. Ale książka była fajna. To muszę przyznać. I jeszcze Zemstę przeczytałem. Najlepsze było to, że w gimnazjum omawialiśmy Zemstę. To wtedy sobie myślę, kurde, przecież to głupia lektura, nie przeczytam tego, co ja? Ja mam czytać Zemstę? Przecież... Fredro, chyba cię popieprzyło. Miesiąc po tym, jak opracowaliśmy tą lekturę, sam sięgnąłem do Zemsty i sam się wczytałem w nią i... Szkoda, że tego nie zrobiłem wcześniej. Tak czy siak w gimnazjum miałem zawsze za lektury piątkę, ponieważ zawsze udawało mi się tam jakoś połączyć fakty, ponieważ te lektury były stworzone tak, że człowiek nie czytając je mógł wiedzieć, o co w nich chodzi, a nie to co w dziadach. O czym są dziady? Nikt nie wie, o czym są dziady. Część trzecia. W ogóle, what the fuck, dziady. Po tych wszystkich książeczkach, zarąbistych książeczkach, bardzo mi się podobały, znalazłem na szafkach pewną książkę, która zrobiła takie coś. Była tak zarąbista, że normalnie twierdza szyfrów, czy jakoś tak. Wow! Jakie książki potrafią być zarąbiste? Ta właśnie książka mi pokazała, że książki potrafią być lepsze od filmów. Gry komputerowe. Co tam gry komputerowe? Walić gry komputerowe. Ta książka była zarąbista. Zarąbista po prostu, że czytało mi się ją, jakbym normalnie jadł kebaba z popijając kolą. Tak mi się ją czytało, że ja chciałem delektować się każdym kolejnym kąsem i nieważne, czy na przykład przez to mniej spałem, czy przez to na przykład nie grałem w tym momencie w Minecrafta z kolegami. Ważne było to, że ta książka mną tak zawładnęła, że normalnie jak się cała opowieść skończyła, to nie dość, że miałem mindfucka fabularnego, wow, to jeszcze było mi żal, że się kończy. Lipne, jak się książki kończą, to znaczy nie chodzi mi o to, że się kończą, że Boże, nie ma na świecie książek! Ja pierniczę, gdzie są wszystkie książki na świecie? Chodzi mi o to, że jak się kończą, historia się danej książki kończy, to wtedy jest takie... Kurde. W międzyczasie jeszcze w ogóle w gimnazjum tam kolega mi pożyczył jedną z książek, która mniej więcej teraz wpłynęła na to, jaki serwer stworzę, i książka była post-apo. Jej tytuł to Wróg. Jak najbardziej, jeżeli jesteś młodszym odbiorcą, polecam tą książkę, bo ona jest właśnie dla takiej młodzieży przeznaczona. Tam była taka historia, że normalnie od pierwszej strony siedziałeś i czytałeś, co się dzieje. A jak się książka skończyła, to ty tak odkładałeś i... Koniec? Musiało stron zabraknąć. Gdzie jest koniec? Jak to? Jak w niektórych książkach na przykład szukasz końca, ponieważ fabuła się dopiero zaczęła rozkręcać, to tutaj fabuła tak się cały czas rozkręcała, że normalnie nie mogę się uwierzyć, że to już koniec, jak przed chwilą był jeszcze początek. Takie fazy. Taką jeszcze serią książek, która wpłynęła na mnie
przypadkowo była seria polecona przez Roka na jego fanpage'u. Otóż pewnego razu sobie siedzę w Chorwacji, wycieczka klasowa, bodajże to było, i patrzę, na Facebooku jest notka z fanpage'u Rock Alone. Wchodzę na nią i sobie czytam. A tam Rock Alone akurat gdzieś był w podróży czy coś i polecił... Był w podróży czy coś i podlecił mocno książkę Lechilda Podejrzany. Była to czwarta część, czyli kontynuacja przygód Jacka Reachera. Książka Lechilda jak najbardziej zarąbista, tylko że czwarta część, i sobie pomyślałem, kurde, czy tak zacząć czytać od tej czwartej części, czy może tak od pierwszej zacząć. No i jakoś się stało, że jako pierwsza książka trafiła mi pierwsza część do ręki i muszę wam przyznać, że wybór był jak najbardziej zarąbisty, bo pierwsza część była bardzo dobra. SKKF niestety nie polubił tą serię, czyli Jacka Reachera, i powiedział, że dla niego jest to troszeczkę przewidywalne. Ale ja jak najbardziej wsiąknąłem w całą w ogóle powieść Jacka Lechilda i bodajże 5 części tak oczytałem. Tak szybko czytałem kolejne części przygód Jacka Reachera, i nawet tą część, co polecił Rock Alone na swoim fanpage'u, co właśnie zacząłem czytać te książki, to muszę przyznać, że akurat czwarta część była najsłabsza z nich wszystkich. Sorka. Rock. Sry. No i cóż, tak jakoś się stało, że jestem fanem książek, ale niestety ja jestem fanem książek, który nie ciągnie go do czegoś nowego, jeżeli skończę daną książkę, bo dalej żyję historią oraz fabułą, która była w tej poprzedniej. I ja muszę troszeczkę odczekać, zanim sięgnę do kolejnej książki, i to niestety oczekiwanie ciągnie się tak, że zapominam o tym, że trzeba czytać książki, i dajmy na to, później sobie zamiast przeczytać jakąś dobrą, prawilną książkę, to ja na przykład oglądam jakiś film, co nie jest zbytnio edukacyjne i co. Ale jednak jak jakąś książkę złapię, która jest zarąbista, to wtedy się wciągam nią maksymalnie i odpływam wprost, że tak jak mówię, wsiąkam w fabułę, aż nie mogę uwierzyć, że się później kończy. Dlatego mam do was prośbę, kochani widzowie. Otóż chciałbym przeczytać jakąś fajną książkę, lecz niestety nie mam pomysłu jaką. Może wy mi zaproponujecie? Czekam w komentarzach, mi napiszcie jaką. Jeżeli ktoś jest bardziej taki sprytliwy, albo jest youtuberem, albo coś, to może nagrać odpowiedź wideo do tego odcinka, gdzie poleci swoją ulubioną książkę, albo opowie swoją historię o lekturach, o w ogóle o czytaniu. I te najlepsze filmy mogę podlajkować, dlatego zawsze to będzie jakaś tam promocja, dlatego zapraszam serdecznie i ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa! Na świecie jest w kij książek, tyle książek, że nawet bym nie mógł wszystkich zmieścić do swojego pokoju, chociażbym nawet bardzo chciał.